Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Admiros, a przed wami kolejny odcinek z gry Plants vs. Zombies, waszej ulubionej serii, tak więc nie zapomnij, drogi widzu, zostawić łapki w górę i zabieramy się za oglądanie. Tak więc słuchajcie, dzisiaj lecimy sobie z eventem walentynkowym, ale prawdopodobnie jak wstawię ten odcinek, to będzie już po walentynkach, ale zagramy sobie, skoro taki event jest, to czemu by nie? I oczywiście będziemy lecieć tutaj przez dyskotekowe klimaty, jak zawsze. Dobra, co my tu mamy? Okej, zombiaki. Zobaczymy, jakie w ogóle dostanę rośliny tutaj. Nie wiem, co ty robisz kompletnie, ale dobra. Wysyłasz serduszka, więc obstawiam, że będziesz przemieniać zombiaków, żeby... Okej. Są zakochane zombiaki, więc... Spoko. Mam wrażenie, jakby troszeczkę tutaj... Muzyka była za cicho, ale chyba już jest w porządku. Dobra, rzucasz serduszkami, a teraz jest za głośno. Jakieś takie, kurcze... Nie mogę tej muzyki coś dzisiaj wyczuć. Dobra. Troszkę atakujesz, więc spoko. Może ty też zaatakujesz tutaj. Dobra, czyli nie zamieniasz ich, żeby po prostu byli po mojej stronie, tylko po prostu ich tutaj tak jakby... jakby to nazwać? Nie wiem, co im robisz. No, zabijasz ich po prostu. Rzucasz płatkami swoimi. Czyli ty jesteś taką jakby różą albo czymś? Nie wiem, co to za kwiatek. Jeżeli wiecie, no to możecie mi oczywiście powiedzieć. Dobra, jego trzeba zatrzymać tutaj ewidentnie. Dostajemy trochę tych orzeszków, ale przydałoby się jednak... Dobra, ewidentnie potrzeba nam tarczy. Tutaj by się przydał. Jest, okej, spoko. Myślę, że powinniśmy dać radę sobie z tym eventem. Tak przypuszczam. Chociaż nigdy nie wiadomo. O Jezu, jaki on twardy. Dobra, atak. Okej, bijesz we wszystkich. Dobra, no to luzik. Nawet jeszcze raz sobie ciebie użyję, bo może tutaj być dość niebezpiecznie. Zróbmy sobie tu jakąś fajną ochronkę. Pyk. Ewidentnie. Bum. Trzeba będzie go spowalnić i to naprawdę porządnie. Tu nie ma żadnej ochrony. Dobra, robimy sobie podwójny rządek. Więc dajemy radę z tego, co widzę tutaj. Ten orzeszek pada. Nie wiem, czy powinienem go spowolnić tutaj. Bum. Dobra, mamy orzeszka, więc spoko. Jakoś to wydaje mi się, że powinniśmy dać radę. Okej. Tu idą, więc tu trzeba wzmocnić trochę. Tutaj wzmocnić. Oj, nie chcę używać zdolności, wiecie. Nie chcę używać zdolności. Dobra, dobra, dobra. Come on, come on, come on. Ach. Jeszcze go spowolnimy. Dobra, rozwalony. Dobra, ej, poszło całkiem przyzwoicie. Ej, przeszliśmy to i tak szybko. Wow, ej, to było bardzo przyjemne. Walentynkowe eventy są fajne z tego, co widzę. I otwieramy sobie serduszka. A tak randomowo może. 1000 monet. Wow, i jeszcze jakieś tutaj dostaliśmy dodatkowe rośliny. Więc jak najbardziej event na plus. Jej, pięknie. Dwa dni zrobione, możemy zagrać jeszcze raz za reklamę, ale nie chcemy tego robić. Lecimy sobie dalej z kwiatkami. Znaczy z roślinkami naszymi tutaj. Pa, pa, ra, pa, pa, pa. Dobra, tak więc jak widzicie, mamy tutaj powiedzmy neonowe klimaty, dyskotekowe klimaty, takie z lat, nie wiem, 80. może, coś w tym stylu. Więc dobra, no co, odblokujemy sobie dzisiaj kolejną roślinę. Nie wiem, czym oni są, jacyś bracia. Nie wiem, czym są. Napiszcie mi w komentarzu, wy to na pewno wiecie. Ja tutaj tych wszystkich nazw roślin nie jestem w stanie po prostu ogarnąć. Survive and protect the endangered plants. Spoko. Czyli musimy... O kurde, orzeszki też muszę ochronić. Dobra, czyli musimy tutaj zrobić jakiś sobie fajny skład. Chyba zrobię tutaj standardowo, taktycznie, co nie? Tak wezmę... A może dzisiaj sobie zagramy nawet tobą? Czemu by nie? Cherry Bombsy jak najbardziej. Ty i może jeszcze ty. I do tego jeszcze... Zastanówmy się. No ciebie bardzo lubię używać. Ten po prostu arbus jest kozacki. Okej, okay. Przyspieszmy to. Początki bywają tutaj niestety trudne, bo potrzebujemy jak najwięcej kwiatków. Właściwie, no, słoneczniczków, tak? Takich tutaj nazwijmy. A zombiaki już idą, więc... Nie wziąłem spowalniacza, kurczę. Bardzo niedobrze. Tu, tu, tu. Dobra. To było dość ryzykowne, co zrobiłem, ale okej, okay, powinno mi wystarczyć. Świetnie, 200 mamy, więc możemy sobie zrobić tak.
I musimy tutaj... Okej, jestem w stanie raz tylko uderzyć. Oni się powinni tutaj wybronić, ale na wszelki wypadek zróbmy taki manewr. Mam za mało na pewno słońca, to jestem pewien. Mam za mało słońca, mam za mało słońca. Okej. Przyspieszacie, tak? Przyspieszacie tutaj. Jasne. Damy radę tutaj. O kurde, ten ząbek jest niebezpieczny. Bum. Dobra, więcej słońca. To może sobie nawet zrobimy tak. Dość ryzykowny manewr. Dobra, nie wiem, czy to było dobrym pomysłem tutaj wybierać właśnie tych naszych tutaj, powiedzmy tą trawę, która świeci. Dobra, tak, może. Niezła taktyka, kurde, tutaj. Dobra, spaleni wszyscy. Pięknie, no dobra, okej, jest, że tak powiem, spoko. Mamy sporo światła, mamy sporo słoneczników. Mamy sporo zabitych zombiaków, więc... Jest good. Jeszcze sobie tutaj jakąś ochronę musimy zmontować. Dobra. Spoko, więcej orzeszków. Bum. Przegrałem to. Dobra. Okej, tam był zombiak, który po prostu... aktywował się podczas muzyki i zniszczył moją roślinę. No tak, po prostu wykopał orzeszka, po prostu go wykopał, tak? Nie ma co ukrywać. Chyba będziemy musieli tutaj troszeczkę inny skład wykombinować. Tylko jaki? To jest dobre pytanie, bo... To jest dobre pytanie, bo nie widzę tutaj nic sensownego. W ogóle... czy to jest dobry pomysł? On jest zbyt dobry, kurczę. Ja go nie chcę tutaj... 350, Zamiast ciebie może coś, co strzela normalnie, powiedzmy, tak? Czyli jakiś tutaj groszek za 200 może. Albo jakiś bong choy. Właśnie, dawno bong choy nie używałem, więc też można by było się tutaj nimi troszeczkę pobawić. Ale zastanówmy się. To jest dobre pytanie. Dobra, na pewno bym chciał ciebie, bo jesteś za darmo i spowalniasz, więc na pewno się przydasz. I może... Może armię tych stworzyć. Snapdragonów. Okej, chyba tak. Chyba zrobimy armię Snapdragonów, czyli taka po prostu tutaj standardowa taktyka już. Sprawdzona nieraz. Dobra. Okej, szybko poszło. Dobra. Spowolnijmy ich jak najbardziej. Dobra. Okej. Spowalniacze. Okej. No, chyba coś mi tutaj nie pykło, szczerze powiedziawszy. Bo ten orzeszek zaraz zostanie zjedzony. Jak tak dalej pójdzie. I to bardzo mi nie pykło, niestety. No, kurde, i coś dzisiaj mi nie idzie. Jak zawsze udało mi się przechodzić, tak dzisiaj nie wiem, jak tutaj za bardzo zacząć, żeby to fajnie działało. Chyba musimy jakąś inną taktykę wypróbować, bo to, co tutaj widzę, z tego, co widzę, to tutaj średnio, tak? No i są też wystawione te nasze tutaj rośliny jak najbardziej do przodu, więc też trzeba uważać. Dobra, spróbujmy czegoś innego. Z tego, co wiem, to powinienem mieć tutaj ciebie za 150. 150. Okej, to też działa na takiej zasadzie trochę, ale...
Może jakoś inaczej to wykombinować z tym Snapdragonem. Ciężko jest mi tutaj cokolwiek zrobić teraz, tak sobie myślę. Spróbujmy jeszcze raz, tak? Już teraz tutaj... Może jakąś inną taktykę po prostu zamiast w obronę, to bardziej w atak pójść. Zamiast na początku się bronić, czyli jakiś Snapdragon tutaj może taktyczny. Okej. Mamy dwa słoneczniczki, spoko, i zamiast teraz w obronę, to pójdziemy w atak. Po prostu w atak i tyle, koniec tematu. Super. I teraz powinienem... Dobra. Powinien przeżyć. Taką mam nadzieję. Dobra, rozwaliło ich, spoko, więc dobrze się zaczęło. Bardzo dobrze się zaczęło. Tutaj zróbmy tak samo, spowalniacze jakieś. Ciebie trzeba na pewno zatrzymać. Okej, muzyka, gra. No na pewno. No i kopnął go. Dobra, wynocha mi stąd, się wkurzyłem już teraz naprawdę. Okej, ale dobra, przesunął go tylko. A czemu tamten go wtedy kopnął i zginął? To też dziwne trochę. Dobra. Nie wiem, chyba jest to, to chyba jest okej, co tu się dzieje? Mam takie wrażenie, że jest okej, ale... Czy jest? Tego nie wiem. Przestań go kopać, no come on! Jeszcze wielka fala teraz nadchodzi, super. Super, wielka fala. Najlepiej na świecie. Chaos, jeden wielki chaos, co tu się dzieje. Nie wiem, co ja robię. Co ja robię z tym. Dobra, tutaj giną, chyba jest w porządku. Co prawda użyłem zdolności, ale no nie było wyjścia. No po prostu już nie chcę im się kolejny raz tego przechodzić. Okej, okay, tutaj jakiś kopniaczek. Ta muzyka jest irytująca, szczerze powiedziawszy. Kolejna fala zombiaków. Okej. Okay. Tu jest tylko jeden. Okej, okay, przekopani w ogóle. Totalnie przekopani wszyscy. Nie wiem, co ja robię, nie mam pojęcia, ale to chyba działa. W ogóle nie ma kto atakować nawet. Wykopmy go. Dobra, czyli bombsy, jolo. Boom. Przeszliśmy to, jakimś fartem się udało. No i dobra, odblokowane, czyli to był po prostu... Taki troszeczkę trudniejszy poziom, uważam. Ale dobra, co odblokowaliśmy sobie? Jakąś nową, kolejną roślinę. Powiedz, czym ty jesteś, albo kim wy jesteście. Celery Stalker. Celery, to nie jest seller czasem? Nie chcę się pomylić. Wygląda jak taki trochę, nie wiem, chyba seller? Nie wiem. Pop-ups and bashes zombies from behind. Okej, czyli coś atakuje z tyłu, ale co dokładnie robi, tego nie wiem. Dobra, wróćmy sobie na chwilę do mapy. Zobaczmy, czy mamy coś tutaj do ulepszenia jeszcze. O kurde, to nieźle, co to za jakieś sklep Play tutaj się odpalił. Ciekawe dlaczego. Okej, dobra, wróciliśmy sobie do mapy. Przeszliśmy kolejny tutaj ten poziom. Teraz będziemy mieli szósty, ale zobaczmy sobie, jak tam moje roślinki. Może bym coś tutaj sobie użył. Czy mamy coś do użycia tutaj sensownego? Może ciebie. Ale to w następnej rundce, bo ta nie będzie z użyciem roślinki, niestety. Para, pa, 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 pa. Tu będzie niestety taka... I coś tu będzie innego niż zawsze, więc trzeba uważać na takie... O Boże, tam jakaś zombie z włosami, jakieś blondynki. Okej, czyli uczymy się używać was. Co wy robicie? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Aha, stalkerem jesteś takim troszeczkę. Okej.
Dobra, czy ty będziesz ich wyrzucał w kosmos, czy też nie? From behind. Czyli przejdą przez niego i on dopiero zaatakuje. Tak to rozumiem. Okej. Serio? What the fuck? To niezły stalker tutaj. Dobra, okej. Skoro tak. Dobra. Dobra, okej. Całkiem... Nawet śmieszne powiem, nawet śmieszna roślina. Można tutaj się nieźle z niej uśmiać, że tak powiem. Okej, w sumie możemy ich tutaj jak najbliżej stawiać. O, no to niezłe dymy. Muszę odpalić kosiarę, no to okej. Zrobiło się troszkę niebezpiecznie. Kolejny, to już trzy ustawiłem w jednym rzędzie, to trochę za dużo chyba. Co to jest za jakaś... Inne dyskotekowe klimaty, inna muzyka. Okej. Co tu się dzieje? Powiedz, kim ty jesteś i co ty robisz. Nie wygląda to za dobrze. Dobra, jak jej nie zniszczymy, to prawdopodobnie... Okej, dobra, przerwaliśmy to. Zmieniła się muzyka, spoko. Nie wiem, co się wydarzyło, ale zadziałało to, jak widać. Okej, czyli Stalker jest niezniszczalny, na to wychodzi. Nie można go przesunąć, nie można z nim nic zrobić za bardzo. Spoko, dobra roślina, podoba mi się. Znowu się muzyka zmieniła. Okej, nie no, jest zniszczalny. Dobra, jak najbardziej jest zniszczalny. I to w momencie, kiedy jest za dużo zombiaków, to wtedy można go łatwo tutaj pokonać. Turu, tururu. Okej, dobra, rozwalamy ich. W sumie już prawie przeszliśmy, więc bez większych problemów. Co prawda jedną kosiarę straciłem, ale chyba... O nie, jak one tutaj przejdą. Jeszcze wielka fala. Dobra, musimy dać radę. Musimy dać radę tutaj. Trzeba uważać, bo tu jednej kosiary nie mam, więc to jest miejsce, które powinienem jak najbardziej chronić. Tu. Okej. Niebezpiecznie. Trzeba uważać. Tutaj teraz się robi niebezpiecznie, bo tu już ich rozwaliłem. Okej. To już są ostatnie zombiaki, więc możemy sobie przyspieszyć. Nawet tak możemy zrobić. Bez problemu. Okej. Pykło. Nawet chyba nie będę musiał tutaj... za bardzo się starać, szczerze powiedziawszy. Okej. Dawaj, ostatni zombiaczek. Pyk, poszedł. Dobra, nie ma go. Pięknie, udało się, super. Zrobiliśmy to. Jak zawsze trochę monet. Właściwie no tyle co nic, więc... nie ma co tutaj się za bardzo super cieszyć. Ale okej, jest w porządku, uważam. Zobaczymy, jak będzie kolejny poziom wyglądał. Teraz sobie użyjemy jakiejś tutaj... oczywiście, okej, travel log, w ogóle właśnie, cały czas sobie nadrabiam poziomy i zostało mi chyba 15 poziomów z Frost, o ile się nie mylę, czyli z lodowej krainy do przejścia. I wtedy, jak już je przejdziemy, to już będę w ogóle na bieżąco, więc jak najbardziej spoko. Dwa razy melonik, super, okej, walnut i jest spoko, dobra. Pyk, tu też wykonałem, celery stalkera odblokowaliśmy, więc też dostaliśmy głowę zombiaka. No i bardzo mało kasy, no cóż. No cóż, zdarza się, tak? W ogóle te questy powinienem robić, ale ja ich nie robię, bo no po prostu no, na odcinku to tak trochę nudno, więc będziemy je prawdopodobnie robić, jak już przejdę całą gierkę. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. To będzie raczej taki normalny poziom, więc użyjemy sobie tego buścika i może ciebie? Tak sobie myślę, no w sumie tych roślin, tych boostów nie używam, więc... mam nadzieję, że będzie warto tutaj zużyć je. No i po prostu jak je zużyję, będę mógł zasadzić kolejne, może coś lepszego się trafi na jakieś trudniejsze poziomy. Dobra, siódmy, no to go, siódemkę, lecimy. Lecimy z siódemeczką. Co będzie w siódemeczce? Coś łatwego? Tu. Normalny poziom, okej, plus dwie rośliny na starcie, które muszę użyć. Dobra, na pewno ty lecisz tutaj.
I na pewno ty lecisz, i na pewno ty lecisz. Chociaż nie, ciebie nie będę używał, zostawię sobie ciebie na inny raz. Nie ma co dwóch boostów na raz używać. Tak możemy zrobić i jeszcze dwie roślinki, czyli ty i... O, bym zapomniał o najważniejszym. Okej. Dobra, myślę, że taki skład jak najbardziej spoko. Przyspieszamy oczywiście. Dobra. Zombie nadciągają. Pa, nawet chyba nie będę musiał ich używać, szczerze powiedziawszy. Mam tu swoją własną taktykę z boostami, więc najlepsza taktyka na świecie. A chociaż w sumie... No w sumie why not? Czemu by nie? Czemu by w sumie nie? Nic mnie to nie kosztuje tak naprawdę. Bum. Proszę bardzo. Działa? Działa. Nawet bym powiedział, że zbyt dobrze działa. Okej, ale tu się robi niebezpiecznie za to. Spowolnijmy go troszeczkę. Dobra, potrzebuję więcej światła. Sama kapusta powinna dać sobie tutaj radę z nimi wszystkimi. Nawet w sumie chyba więcej nie potrzebuje, tak mi się wydaje, tych słoneczników. Dobra, to co? Lecimy na YOLO. Nie ma co tu się zastanawiać. Nawet 100 kosztuje kapusta, a ja dostaję tutaj naprawdę całkiem sporo. Trzymamy cherry bombsy, które... BUM! I to porządne kabum potrafią zrobić. Zostały obrzucani kapustą. Zombiaki obrzucą... O Boże, ile ich tu jest? Ej, dobrze sobie tego boosta wziąłem, bo jest ich tutaj naprawdę dużo. A zaraz sobie w takim tempie, to zaraz sobie to przejdziemy. I kapusta się bardzo szybko ładuje też, to też trzeba mieć na uwadze oczywiście. Wielka fala nadciąga. Cherry bombsy, boom. Ej, prawie nic nie zrobiłem im. Niedobrze. Patrzcie, co tu się dzieje. Obrzucane zombiaki kapuchą. Kapuchą są obrzucone po prostu. Nawet się nie muszę starać tutaj, szczerze powiedziawszy. Nie ma to jak boost, buścik przy jakiejś roślinie, która bardzo mało kosztuje, czyli na przykład kapusta, 100. I ładuje się szybko, więc można spamować na lewo i prawo. Kapuściana armia. Dobra, zakończmy to szybko. Bum. Udało się, kapuściana armia zwyciężyła, jej! Nice. Dobra, łapiemy troszkę tutaj. I co? Umarł ostatni? Umarł ostatni. Pięknie. Dostaniemy oczywiście to jakieś hajsy dodatkowe, jak zawsze. Więc uważam, że spoko. Unlock time. Okej, dwa poziomy i coś sobie znowu odblokujemy. Time warp. Nie wiem, czy to jest time po angielsku. Znowu jakieś tutaj trudne słówka. Jak zawsze. Big farm. Nie chcemy big farmy. Pa, 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 pa. Tu. I zobaczmy, czy to jest big, coś tam. Okej, time wrap, przepraszam. Back where they started, okej, czyli cofa zombiaki na początek tam, gdzie zaczęły. Okej, myślę, że można jakoś to kiedyś wykorzystać. Dobra, jeszcze jedna ważna rzecz, żeby nie było tutaj, że nie zasadziłem roślinki, tak? No bo jednak trzeba nową posadzić, nie ma co ukraść. Mamy 116 sadzonek. Okej, grzybek. Całkiem spoko. On nie jest jakoś chyba specjalnie drogi, więc można go jakoś tutaj wykorzystać. Dobra. Zobaczmy, ile on kosztuje, bo zawsze zapominam, chyba 75? Chyba 75 kosztuje użycie jego. Gdzie on jest? Halo, okej, dobra, tutaj jest. Nie widzę tutaj, gdzie, ile kosztuje. Aha, 125, więc... Okej, trochę drożej, ale też można fajnie tutaj sobie z jego ulepszeniem się pobawić troszeczkę. W ogóle też, właśnie. Halo, halo, panie bzyku. Nie należy o tym zapominać, co nie? Siema. Pyk. No i dobra. Pięknie.
Udało się, dobra, myślę, że w tym miejscu możemy sobie ten odcinek zakończyć. Standardowo na koniec zapraszam Was na G2A, gdzie z kodem Admiros uzyskacie 3% zwrotu. Jeżeli byście chcieli kupić sobie jakąś grę taniej niż na Steamie, to oczywiście z kodem Admiros 3%, link w opisie. To tyle, trzymajcie się, do następnego odcinka i cześć!